nowe polecenie bloku w szkicu i dostosowanie gotowego szkicu. ZW3D 2017 zapewnia zestaw poleceń bloku, takich jak tworzenie, wstawianie, edytowanie, rozstrzelenie i menadżer bloku. Wspierane są zarówno bloki sztywne, jak i elastyczne. Twórzmy prosty przykład. Wykorzystamy do tego polecenie szkicowania rowka. Następnie wybierzemy obiekt i nadamy mu nazwę. Operację należy powtórzyć dla pozostałych rowków. Możemy wyświetlić wszystkie bloki w menadżerze. Elastyczny blok jest napisany kursywą. W menadżerze historii wyświetlane są wszystkie dodane bloki. Zmodyfikujemy teraz właściwości bloków dla ich wyraźniejszego odróżnienia. Najeżdżając myszką na te bloki, widzimy, że są one oddzielone. Następnie nadamy wiązanie utwierdzające pierwszy z nich oraz powiązanie koncentryczności pomiędzy blokami. Teraz, jeżeli przeciągniemy czerwone ogniwo, zobaczymy, jak w czasie zmienia się elastyczny blok. Możemy go również zmienić, przeciągając za niebieskie ogniwo. Elastyczny blok może być zamieniony w sztywny. Opcja ta jest dostępna z poziomu menadżera bloku lub z menu prawego przycisku. Podwójne kliknięcie spowoduje edycję bloku. Można teraz zmieniać długość ogniwa, a po zakończeniu edycji szkic zostanie automatycznie zaktualizowany. Zmodyfikujemy sobie teraz kilka elementów. Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowego elementu do obecnego bloku, należy wybrać element i przypisać go do bloku. Od tego momentu staną się one jednym blokiem. Jak dotąd w menadżerze bloku widnieją cztery nowe sztywne bloki. Przeciągnięcie cięgna łączącego lub sterującego nie spowoduje zmian rozmiaru cięgna łączącego. Wybierzmy teraz te cztery bloki, zdefiniujmy dla nich nowy blok drugiego poziomu, nazwijmy je połączeniem bloków i zdefiniujmy jako blok elastyczny. Następnie nadamy nowy szkic w tym pliku i wstawimy nowo utworzony blok. Nadajmy najpierw podstawowe wiązania, a następnie przemieśćmy jedno z cięgien. Widzimy, jak zmienia się nasz połączony układ. Teraz utwórzmy całkiem nowy szkic, a następnie wstawmy połączony blok i wykonajmy te same operacje. Można łatwo zauważyć różnicę w działaniu. Blok elastyczny z zewnętrznego pliku stał się teraz blokiem sztywnym. Aby to zmienić, możemy użyć polecenia rozstrzel, wtedy elementy w bloku mogą już się poruszać. Kolejnym usprawnieniem jest możliwość dostosowania gotowego szkicu. Przygotowujemy sobie szkic. Na potrzeby tego filmiku wykorzystamy wcześniej używaną geometrię. Potem możemy już używać tego szkicu, co jest bardzo efektywne przy projektowaniu szkicu. Trzecim usprawnieniem są bardziej widoczne interakcje. Kiedy rysujesz lub edytujesz szkic, możesz pokazać wymiary dla niektórych operacji lub ukryć niepotrzebne kształty. Edytując wymiar w szkicu, można również nadać zewnętrzne odniesienie. Naciśnij F7, aby wybrać zewnętrzne wymiary.
interakcja ze szkicownikiem jest teraz dużo przyjemniejsza dla użytkownika.